Czołem leśni ludzie, my znowu w terenie, wybraliśmy nową miejscówkę. Dzisiaj Tomasz był przewodnikiem, podobno ma jakieś fajne miejsce, właśnie do niego zmierzamy, także prowadź, wodzu. This way. Zgodnie z tradycją co roku wybieramy się do lasu, aby w Trzech Króli troszkę poobozować dłużej niż tylko przez weekend. No i zazwyczaj mieliśmy śnieg. Tym razem mamy go niewiele, ale troszkę obrazek będzie ładniejszy w aparatach i na naszych ekranach. Bardzo często pytacie nas, gdzie kupić pałatkę, jakich ona jest wymiarów po złożeniu. Także kupić można wszędzie po wpisaniu w goglach polska pałatka, zazwyczaj na znanym portalu aukcyjnym, a wymiarów jest takich jak na obrazku. Dla zobrazowania rękawice leżą obok. Ciężki, ale nie tak znowu wielki pakunek. Teraz Piotr rozstawia pałatkę, w środku już zamontował poprzeczkę, ten pionowy kij, który będzie wspierał całą konstrukcję na samym środku. Jeszcze trzeba potwierdzić idealnie płaskie miejsce. No i można ją przyszpilać. Taki dostaliśmy świąteczny gift od Tomasza z Kodiak Survival Training. Własnoręcznie wyprodukowane przez niego torby zrzutowe. Na tym wypadzie tak naprawdę będziemy ją sprawdzać i na 100% się przyda do właśnie zbierania opału czy do przenoszenia jakiejś drobnicy, także idziemy działać. Tutaj dużego wiatrołoma, ale gałązki pękają bardzo głośno, więc z wielkim prawdopodobieństwem są suche i idealnie nadadzą się na te początkowe płomienie, które będziemy mieli ze wcześniej zebranej kory. Tomasz, powiedz telewidzom, co tu za konstrukcję budujesz? Piotr i ja śpimy w pałatkach, z tym, że tym razem podszedłem do tematu troszkę inaczej. Zamierzam w środku zrobić stelaż z martwych, powalonych drzewek i na to nałożyć pałatkę. Ja natomiast zająłem się cateringiem, dwie herbatki poczynione, także w to chłodne, zimowe przedpołudnie będę jak znalazł. Pokaż, Tomasz, skończony projekt twojej jamy. A więc tak, stelaż został wymieniony, pierwotnie wyciąłem zbyt krótkie żertki, teraz są znacznie dłuższe. Najłatwiej jest to rozstawić tak, że trzymamy wszystkie w pionie, obowiązujemy i wtedy rozkładamy naokoło. No i później narzucamy pałatkę naciągamy. No i tyle. W środku bardzo dużo miejsca. Czy jest jakaś zaleta względem tyczki pionowej? No, poza tym, że nie sterczy nam pośrodku obozowiska, pośrodku namiotu, ale tak to raczej w formie zabawy. Tomasz jest po Politechnice, więc to on zajmuje się konstrukcją ogniska. Ma na to papiery, więc no, niech zapracują na siebie. A więc tak, mamy podkładkę pod spodem pod ognisko, żeby zaizolować je od tej wilgoci i żeby też łatwiej było je rozpalić. Mamy korę z powalonego drzewa, korę brzozową i mamy też zebraną żywicę z takiej rany na drzewie. Obok mamy przygotowane bardzo drobniutkie drzewo o troszkę większej średnicy, a za nami jest bardzo dużo drewna, także to wszystko jest zabezpieczone. Zobaczymy, jak wyjdzie. Coś się zaczyna dziać i złapała żywica jako pierwsza. No spokojnie, nie śpieszymy się. Odrobinę luksusu, ser z pleśnią, jako wkładka do burgera. Hyc. Tu wygląda bardzo dobrze, jest martwe, powalone. Będzie idealnie. Uwaga. Żeby zbudować ławę, trzeba wykonać precyzyjne pomiary. Tutaj posiłkujemy się miarą stóp, a zamiast ołówka będzie cięcie. Zaletą piłbachko jest to, że jak się wygną, to ją odginamy, strzelamy okiem, kontynuujemy pracę. Od jakiegoś czasu staram się usprawdzić nasze obozowisko, bo to jest zgodnie z doktryną wygoda przede wszystkim. Także zbudowaliśmy poważną biesiadną ławę. Będziemy robić jeszcze trójnóg na kociołek. Więc z powalonych drzew. Także wszystko to, co leżało na ziemi. Właśnie, to trzeba zaznaczyć, że tutaj żadne żywe drzewo nie ucierpiało w trakcie naszych tutaj usprawnień, no i pokażemy efekty. Ławka już jest, prześwit bardzo poważny, jeszcze karimata pod tyłek i można siedzieć jak król, także inna jakość obozowania. Słuchajcie, mamy ciekawą sprawę w tym lasku. Trzeba przeprowadzić leśne śledztwo. Każde drzewo na wysokości 1,20 m, 1,40 m ma czarną narośl. Jest to bardzo duża ilość żywicy zmieszana z jakimś takim grzybem, jakimś takim brudem, ziemią, cokolwiek to jest. W każdym razie jest to dość ciekawa sprawa. Jeżeli macie pomysł, co tu się wydarzyło, to piszcie w komentarzach. Woda gotowa. Ławką już się chwaliłem, natomiast teraz spójrzcie proszę na nasz piękny stojak służący do gotowania wody. Cyk, można go wysunąć z pozycji gotowania, wsunąć z powrotem. Także jest pełna automatyka. Teraz jest w trybie gotowania, jakbyście się nie domyślali. No, także kombinujemy nad jakimiś dalszymi usprawnieniami. Słuchajcie, mamy dla Was świetną wiadomość. W naszych odkłaniach szpejowych znaleźliśmy 3 takie oto naszywki i w bardzo łatwy sposób możecie je zgarnąć. Pod postem na Facebooku, w którym znajduje się ten film, wrzucajcie zdjęcia z Waszych zimowych biwaków. My wybierzemy 3 osoby, których zdjęcia najbardziej nam się spodobają i wyślemy te oto naszywki. Także do dzieła! Dwa rodzaje mięsa. Mamy boczek i mamy kiełbasę toruńską. Do tego papryka, cebula, pieczarki. Będzie jeszcze przecier pomidorowy, no i przyprawy. I to z pieczywem. I to z pieczywkiem sobie. U nas już powoli zbliża się północ, jesteśmy najedzeni. Przyznam, że mieliśmy jeszcze po obiedzie taką małą drzemkę, gdzieś tam koło 18-19. Krótkie 70 minut. Tak, no. Teraz zaczyna padać już śnieg. My dopalamy resztę drewna i idziemy spać. No i widzimy się rano na śniadaniu, a na śniadanie mamy zaplanowane robienie jajecznicy. Tak, ja już się nie mogę doczekać, nie będę spał cały, także no. Widzimy się jutro. Czołem. Dzień dobry, jest już poranek, mamy godzinę 8. Czas wstawać i odpalać zapowiedzianą jajecznicę. W nocy cały czas padało. Na zewnątrz wygląda to wszystko tak. Czyli cudownie, jak zawsze rano w lesie. Tutaj mamy książkowy przykład, jak wygląda dziczy barłuk. Idealnie wyleżany kawałek lasu przez dziki. No i tutaj sobie pewnie spały. Niekoniecznie tej nocy, bo było bardzo cicho, ale na pewno nie jedną noc dzikun tu spędził. Piotr przygotowuje teraz patyczki pod ognisko. Tak jak mówiliśmy, trzeba się do tego troszkę przygotować. Drewno jest mokre, więc rozdwaja patyki na pół bądź na 4, żeby dostać się do tego suchego drewna w środku. Iskra złapała już bawełnę, a w zasadzie bawełna iskrę. Teraz Piotr umieszcza to wszystko w zawiniątku skory. No i trzeba to odpowiednio rozdmuchać. A jak, Piotrze? Ciężko było tym razem rozpalić ogień? Znaczy, dłuższe trochę przygotowania były, ponieważ no, trzeba było wszystko zebrać, sobie posegregować, zadbać o to, żeby w trakcie zbierania to znowu nie zamokło, bo cały czas tutaj popaduje. Ale samo rozpalanie w miarę gładko poszło, także jest ok. Teraz trzeba to podtrzymać, bardziej rozbujać ten ogień i co? I zabieramy się za śniadanie. Dwa najważniejsze składniki, dwa najważniejsze żywioły, dzięki którym żyjemy, czyli cebula i boczek. Także jajecznicę będziemy robić na kuchence, po prostu ze względu na to, że jest ciut wygodniej i poza tym mamy tak mało okazji na korzystanie z tej kuchenki wielopaliwowej, że chcemy się nią pobawić i tyle, bez większej filozofii. A ognisko i tak płonie. Dokładnie. Także klimatu dodaje. To już niestety ostatni dzień naszego bytowania. Jest poniedziałek, mamy trzech króli. Zazwyczaj w tym okresie śmigamy do lasu na 3 dni, 2 noce. Tymczasem musieliśmy skrócić nasz wypad o 1 dzień ze względu na to, że są zapowiadane silne wiatry, a jak wiemy, podczas wiatru w lesie mogą przydarzyć się różne rzeczy. Absolutnie nie traktujemy tego jako porażkę, tylko jako zwycięstwo rozumu. Ten wypad, pomimo że był krótszy o 1 dzień, zaliczamy do udanych. Zrobiliśmy sporo. Rozstawiliśmy pałatki na żertkach. Spaliliśmy cały dzień ogień. Cały czas biesiadowaliśmy przy ognisku. Zbudowaliśmy stojak na zebrę. Zbudowaliśmy ławeczkę. Popracowaliśmy troszkę w drewnie. Także nie próżnowaliśmy, a jak wiemy, czasami zdarzają się takie wypady do lasu, gdzie cały dzień siedzimy i jemy i tyle. A schronienia przynosimy z domu typu norka już po prostu gotowe. Także tym razem było bardzo owocnie i wypad zaliczamy do udanych. Często dostajemy pytania, jaki sprzęt zabieramy na tego typu warunki, czyli na temperaturę w okolicach 0 stopni. A więc tak, śpimy pod pałatkami na tym wypadzie. Moja konfiguracja to jest dość ciepły śpiwór puchowy, który ma 500 gramów puchu. Pod spodem mamy matę samopompującą. Ona jest do minus 7, więc w zupełności zapewniła mi komfort tej nocy. A pod spodem podłożyłem sobie tarp, żeby tej maty nie przedziurawić i przede wszystkim nie pobrudzić, bo jak widzicie jest mokro na ściółce. Pod samą pałatką bardzo dużo miejsca. Po lewej stronie plecak, aparat, cała kuchnia, noże, piły i całą resztę zmieściłem komfortowo i wieczorem przed snem też zdążyłem jeszcze sobie zrobić herbatę, także spanie pod pałatką jest jak najbardziej ok. A zamykałeś sobie ją przed snem? Tak, na noc miałem zamkniętą, tutaj na potrzeby właśnie tego nagrania otworzyłem ten bok, także jak najbardziej pałatka jest spoko rozwiązaniem. My już zjedliśmy jajecznicę, także śniadanie poważne, zaliczone, no i przystępujemy do zbierania całego naszego mandżuru i będziemy powolutku wyruszać w trasę powrotną. Tomasz już tam u siebie w swojej jaskini ogarnia, ja też się zabieram za swoje pałatki i no, i się pakujemy. My już obóz mamy ogarnięty, wygląda lepiej niż jak go zastaliśmy. No i co, będziemy powolutku zmierzać ku parkingowi. Ku cywilizacji. Ładujemy się do samochodów. Następny wypad zaplanowany za 2 tygodnie. Będziemy dawać znać, co tam zaplanowaliśmy. Będzie troszkę inaczej niż na tym wypadzie. Także co, żegnamy się. Tak, ja jeszcze muszę podnieść to zawiniątko, które leży pod drzewem, czyli mokrą polską pałatkę, która jest cięższa od płetwala błękitnego i no, niestety, już kiedyś o tym opowiadaliśmy. Ale co, ruszamy w drogę. Ciśniemy. Czołem.